Odbicie olbrzymie. Mentor się znowu nie odzywa. Na pewno nam opowie o tej krainie dopiero po pokonaniu następnego przeciwnika. Znalazłem tylko jedną premię. Lord Ludwig został pokonany w bardzo ładny sposób. Kolejna kraina. Wiązówka. Tym razem, strażniku, twoja misja niesie w sobie dreszczyk niesamowitości. Musisz nie tylko podbić krainę, ale także pokonać lęk. Lord Konstantyn zadomowił się w zamku zwanym Twierdzą Przestrachu i obstawił potężnymi pułapkami. Mówią, że wszyscy, którzy próbowali go dopaść, wnet zawracali z twarzami ściętymi przerażeniem. Tym razem naszym przeciwnikiem jest Lord Konstantyn. Musimy odnaleźć nową komnatę, więzienie, w której stworzymy sobie szkielety. Strachliwy rycerzyk, który obstawił swoje bramy pułapkami przerażającymi. Twoje stwory mogą wykazać pewną niechęć przed zapoznaniem się z nimi. Twoim zadaniem jest znaleźć eleganckie rozwiązanie tej łamigłówki. Czy odkryjesz metodę wytworzenia stworzeń tak strasznych, że strach nie będzie już na nie działać? Strażnica. Most drewniany. Muszę to wybudować. Most. Drewniany most. Przydaje się do budowania łatwych przejść ponad wodą, a nawet lawą. Z lawą trzeba jednak uważać, ponieważ drewniany most pada zwolna łupem żaru. Nie stać cię na trenowanie stworów. Nie martw się, panie mentorze, za chwilę będzie mnie stać na wszystko. Ile ma stworów? Trzy gobliny, czarnoksiężnik i świetlik. Pięć stworów. Tutaj będzie strażnica. Taka mała. Strażnice mogą mieć jakiekolwiek rozmiary. W twoim lochu pojawił się nowy gatunek stwora. Elfki przychodzą nawet, gdy mamy jeden segment strażnicy. Oj, krucho z tymi pieniędzmi. Nie wystarczy. Oj. Cztery chodliki pięty. Gonią moje chochliki biedne. Nie pomogę im. Nie ma bata. Twoi podwładni potrzebują większej siłowni. Nie
takim oto akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie mnie znajomym. Oraz oglądajcie moje inne filmy. No, w końcu udało się to wybudować. Na razie.